Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie z Kościoła Zbawiciela w Gliwicach 23 września w poniedziałek 2024 roku. Przed nami codzienna porcja Słowa Bożego. Najpierw będę czytał z Psalmu 98, a później przeczytam Ewangelię Mateusza i fragmencik z 5 rozdziału. Pan objawił zbawienie swoje. Na oczach narodów okazał sprawiedliwość swoją. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Moi drodzy, te dwa fragmenty wspominają o sprawiedliwości. Najpierw Stary Testament, objawienie się Boga pośród ludu izraelskiego na oczach wszystkich narodów. Pan Bóg stał się sprawiedliwością, okazał swoją sprawiedliwość nie tylko dla ludu wybranego, ale ci, którzy obserwowali ten lud, mogli wyraźnie widzieć, jaka jest Boża sprawiedliwość, jaki jest Bóg, w jaki sposób Bóg się objawił w tamtym momencie. W Ewangelii Mateusza, natomiast w kazaniu na górze, bo z tego kazania Jezusowego pochodzi dzisiejszy fragment ewangeliczny. Jezus mówi, że błogosławieni, a więc szczęśliwi są ci, którzy łakną, pragną sprawiedliwości Boga. Oni będą nasyceni. I tak sobie pomyślałem, czytając te oba fragmenty, czy znając Bożą sprawiedliwość, rzeczywiście tej Bożej sprawiedliwości Boga pragniemy w naszym życiu. Dostajemy obietnicę w tej Ewangelii właśnie, bo Pan Jezus mówi, że kiedy będziemy pragnąć tej sprawiedliwości, kiedy będziemy pragnąć Boga, Bożych zasad w naszym życiu, to będziemy nasyceni. Tak sobie pomyślałem o uczuciu głodu, pomyślałem o tych, którzy na przestrzeni dziejów przeżywali różne sytuacje w swoim życiu, kiedy podczas na przykład wojny musieli cierpieć głód. My dzisiaj może mamy tego namiastkę, kiedy nie zdążymy zjeść jakiegoś posiłku i mówimy, ale jestem strasznie głodny, albo może jesteśmy na jakiejś diecie, przeżywamy ten czas, szczególnie te pierwsze kilka tygodni, kiedy musimy sobie poradzić z takim lekkim odczuciem głodu. W każdych z tych sytuacji czujemy, że czegoś nam brakuje, albo mocniej w przypadku długotrwałego głodu, wtedy wiąże się to z cierpieniem, albo właśnie delikatnie odczuwamy, że coś jest nie tak, czegoś nam brakuje. A Pan Jezus obiecuje w swoim słowie dzisiaj, w tej Ewangelii, że będą szczęśliwi ci, którzy będą chcieli sprawiedliwości, oni będą nasyceni, a więc spełnieni, pełni Bożego Słowa, Bożej obecności, pełni życia. Moi drodzy, czy tak patrzymy na Boga, czy tak myślimy o wierze? Życzę dzisiaj każdemu z nas, żebyśmy byli błogosławieni, czyli szczęśliwi, nasyceni Bożą sprawiedliwością, nasyceni Bogiem, nasyceni Bożym zbawieniem w Jezusie Chrystusie. Na koniec chciałem się jeszcze z wami podzielić fragmentem pieśni autorstwa Piotra Nazaruka, lidera grupy Trzecia Godzina Dnia. Błogosławieni czystego serca, bowiem oni oglądać będą Bożą twarz. Błogosławieni czyniący pokój mają prawo do Boga mówić Ojcze nasz. My też być chcemy błogosławieni, każdy z nas, i ja, i ty, oglądać chcemy nieba blask. Zostańcie z Bogiem, cudownego dnia.